Zgadnij, w którym ruchu miałeś wygraną. Na początku gry. No ale w którym ruchu? Drugim, czwartym, siódmym? Czwarty. Lepiej. Trzeci? Jeszcze lepiej. W drugim? Tak. Dobra, oglądam partyjkę. Dobra. Teraz mi powiedz, czy tą pozycję już kiedyś mieliśmy? A jeśli tak, to ile razy? Tak, tak. Parę razy, no. I tu zagrałem gońca, ale mogłem zagrać piona na D i totalnie centrum zdobyć. Tak, tak. A tak naprawdę to nie. Zupełnie inaczej. Zastanów się, miałeś tą partię już z 5 razy. No naprawdę, z 5, nie kłamy. Ale będziemy powtarzać, spoko. Nauka polega na tym, że trzeba powtarzać, tak? No dobra. Myślimy, no. Mój najlepszy ruch. No ja, ja sobie tu gońca wyprowadziłem. Rozumiem, że to był błąd, tak? Powiedzmy tak, jeśli masz do wyboru wygrać 1 000 000 złotych, a wygrywasz 10 zł i to dobrowolnie, to co jest lepsze? No milion. No to po co wziąłeś dychę? Dycha też spoko, ale masz tutaj natychmiastową wygraną. Ćwiczyliśmy to. Z godzinę to robiliśmy. Nie wiem, Bartku. Jak mam tu wygrać w 2 ruchy w tej pozycji? Będziemy tak siedzieć, dopóki nie powiesz nam tego ruchu. Dobra, czat, nic nie piszcie mi. Mam tu w 2 ruchach queena, tak? Nie. Masz w 2 ruchu queena, to jest 2 ruch. 2 hours later. No, koń bije pion. Hetman H, goniec. Nie. No jak? Jak mam tu, Bartku, wygrać z 2 teraz? No, powoli myślimy, tak, Prusik? No dobra, liczymy. No nie ma tu dużo możliwości, ale jest forsownych kilka. Jedną z nich widzimy na... No, kurwa. Tak szczerze, to jest tylko jeden ruch, no, forsowny, no. Jaki? No, koń bije piona. No dobra, liczymy w głowie. Koń bije piona, pion bije piona. Co dalej? Mogę zagrać hetmana na H5, no a dobra, to no dobra, no ja mam 2 ruchy. Jakie? Pion G6. A drugi? Koń na F6. Ta? Nie. No albo może iść królem na E. Dobrze. No dobra, po kolei. Smacznego. Dziękuję. Król bije piona na środku. Hetman. Wieża za darmo. No i chyba w pułapce. Nie no, bijesz konia. Brawo. GG, wygrana. O kurwa. Dobra. Idziemy pokaż tu. Mi start tej partii, pokaż mi jeszcze raz start tej partii. Dobra, ale trzymaj pasy, bo to... Zapnij pasy, bo to długa partia. Jak się nazywa debiut, który zagrał przeciwnik? Chujowizna. Nie znam takiego. No to już poznałeś 6 raz. Dobra, ja zapamiętam to w głowie. I będę już kurwa pamiętał to do końca życia. Posłuchaj. Możesz mi zrobić teścik jutro. Dobrze, zadzwonię o ciebie o 4 w nocy i mi powiesz sekwencję. Dobra, palcem dobra. W dupie. No może bez tego, ale okej? Dobra. No dobra, ale to tylko jedna część. Bicie, szach. Co po tym? Koniec. C4. Otóż wcale nie.
No co, no nie wezmę tego piona hetmanem, bo nic mi to za dużo nie da. No nic ci to nie da, tylko szacha, rozjebanie centrum, atak na piona. No dobra, no to zbij tego piona i później gońca. No i teraz stępem go wyprowadzasz. Misklik. I teraz go wyprowadzasz stępem. No i tak chciałem zagrać, tylko że chciałem zrobić na odwrót, żeby on nie zauważył tego. Kurde, jak zagrasz na odwrót, to on ma multum dróg, żeby teraz jakoś się bronić, nie wiem. No dobra, masz rację, masz rację. Masz Ale rację. Tak. Potem chowa się tu. No dobra, dobra, dobra. I got you, bro. I got you, bro. To jest wszystko z tempem. No i dobra, załóżmy, że gra tak. Czekaj, myszkę sobie podłączę. Nie zapomnę tego. Mam nadzieję. A dziękuję bardzo. Tak, robiliśmy to już kiedyś. Dobra. No. Halo? Tak, Zahala to w dupę walą. Hetman na pole F5. Pionek do przodu na D3. Bijesz pionek. Nie, nie, nie. A goniec bije pionek. A dostałeś kiedyś gołą dupą? A nie, bo on... Dobra, dostałem. Co? Ale damską. No nieważne. Dobra, dobra. Stary, ja tu przyrzekam na wszystko, że myślę. No. Pionek na H4. Pięknie. Bicie pionkiem na H4, jest szach z ukrycia. Hetman F. GG. Brawo. No i ostatnia opcja. No to jest łatwe jak ruchanie. Odbijasz końcem. Hetman fila. Chyba mało ruchasz. Co ja wiem. Na życie seksualne nie narzekam. Bartoszu. Hetman G3? Nie. Siemaj, chcę kadeć. Dzień dobry. No mieliśmy to 137 razy. Tak, Bartku, już szukam. Mieliśmy to tyle razy, że aż mi się w głowie pierdoli, nie pamiętam. No jak pójdę na F, to mi bijesz końcem przecież. Tak, wiem, że miałem to z nim na ostatnim treningu. Wiem, że wy pamiętacie. Ale on nie. Więc spokojnie, przecież nie denerwuj się po prostu. Pionek G4. Dlaczego? Przecież on to zginie. No dobra, ale w sumie racja. Dobra. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Ta kola. Dasz sobie radę. Nawet to G4 jest dobre. Może być.
No dobra, ale nie zrobiłeś tego ruchu, mam lepszy znaleźć. Szukam. Dobra, bo ja już jestem zmęczony tym pozycją. Mieliśmy ją naprawdę 5 razy. To niech będzie ostatni raz. Zapamiętasz na całe życie? Tak. Super. Dawaj nexta. Albo nie. Dawaj na mnie. To dawaj na czeskomie, bez czeskom. Nie, dawaj na liczec. Dobra. To dawaj. Stary, ale daj mi białe. Nie. Dobra. To pożałujesz tego. No nie, no, skłopie, wiertarą ci przywiercę dupę w grze komputerowej. No ale nie będę dać ci jakiś pułapek dla pięcioklasi w ty grał. Pacanie jebany. To jest jak zasada, rozumiesz, że ale na, widzę na rondzie się w prawo jedzie. Widzę ten debiut, widzę, że to jest to samo co partię temu, ale... To po co gówno robisz, strasz na środek szachownicy, zamiast grać, jak się ćwiczymy. Po co ćwiczymy, jak ty to ćwiczysz, umiesz i pierdolisz to? No ale po co mam ci zakazać pułapkę, którą znasz? To nie będzie partia. No bo to jest najlepsze w pozycji, do... Chciałem sprawdzić, to umiesz. Myślisz, że chciałem na ciebie zagrać partyjkę dla przyjemności? No tak, wybacz. No tak, szczerze myślałem, że chcesz zagrać ze mną dla przyjemności. No dobra. No ale no nie mówiłem ci tego. Jakbym powiedział, sprawdźmy, czy pamiętasz pułapkę, to może byś ją pamiętał. A wystarczyło, że nie powiedziałem, zagraj pułapkę i ty już jej nie pamiętasz. Patrz, słuchaj tego. No nie, no, skłopie, wiertarą ci przywiercę dupę w grze komputerowej. Dobra. No dobra, i zagrałeś ten ruch ostatecznie, który kminiliśmy, tak? Okej. Okay. No to mówię, że te G, coś tam jest okej. Okay. Nie. Sobie poradzić z tym ruchem, ale no... Oktagon zweryfikuje. Weryfikacja przebiegła niepomyślnie. Hik! Na zdrowie. Dziękuję. Nawet sprytne, gdybym traktował szachy jak warcaby i musiał tego zbić. Ale tak to. Jak tego nie zbije, to chyba git stoję, nie? Ale sprytny ruch, taki podoba się dla mnie, wiesz? Dobra. Nie no, mat, poddaję się.